W Ustroniu odbywa się pierwszy festiwal szachowy Szachy łączą pokolenia. Z okazji tego festiwalu mieliśmy szansę przedstawić swoje przedstawienie żywych szachów. To przedstawienie przygotowały dzieci z klubu UKS Bakcyl Bielany. Kiedy 3 lata temu przeczytałem opowiadanie szachowego małżeństwa Moniki i Krzysztofa Krupów, wiedziałem, że jeśli kiedyś będę przygotowywał żywe szachy, to skorzystam z prawie gotowego scenariusza jednego z ich opowiadań, w którym papież Leon III rozgrywa swoją partię szachową z Karolem Wielkim. Dlaczego ujęło mnie tak to przedstawienie? Jeżeli zaczynamy uczyć dzieci grać w szachy, zaczynamy zwykle od ruchu bierek szachowych. Pionek szachowy, który przejdzie całą szachownicę, dojdzie do końca szachownicy, w nagrodę dostaje możliwość promocji. Możemy tego pionka zamienić na dowolną figurę. Najczęściej zamieniamy na hetmana, bo jest to figura najsilniejsza, ale możemy zamienić na inne figury. Dzieci zwykle nie korzystają z tego, ale czasami bywa, że możemy z tego skorzystać. W przedstawieniu naszym mamy taką sytuację, że 3 razy dochodzi do promocji, słabej promocji, czyli zamieniamy nie w hetmana, tylko w lekką figurę. Gdybyśmy zamienili w hetmana, to otrzymamy sytuację, w której na szachownicy powstaje pat, czyli remis. A jeśli zamienimy w figurę lekką, mamy możliwość wygrania naszej partii. Nasze przedstawienie początkowo miało mieć swoją premierę w Opactwie Tynieckim. No niestety sytuacja związana z COVID-19 doprowadziła do tego, że turniej liturgicznej służby ołtarza, na którym miała być premiera, niestety się nie odbył. Zachęcam bardzo do sięgnięcia po książkę państwa Krupów. Książka nosi tytuł Królestwo Szachów. Książka jest przepięknie wydana edytorsko. Wiele ciekawych problemów w arcyciekawy sposób jest tam przedstawionych. Jeżeli tylko Państwo będziecie mieli możliwość, sięgnijcie po tą książkę. Idzie na C6. Szach i mat.